Kolejna edycja You Can Dance już dobiega końca. Tutaj jurorujesz dość długo. Powiedz mi, czy każda z edycji jest coraz lepsza, czy uczestnicy są coraz bardziej przygotowani? Jak to jest? No, ja nie powinienem mówić tak, jak mówi Agustin Gurela w każdej edycji, że każda jest najlepsza. Ja sądzę, że w każdej edycji, ja nawet sobie przedwczoraj przeglądałem, jak tam kto wygrywał, kto był. Każda miała kogoś wyjątkowego, każda miała jakieś talenty, które nas zadziwiały i miło zaskakiwały. Nigdy bym nie powiedział, że ta jest najlepsza. Ta jest inna, to są inni ludzie, mają inne umiejętności, może są bardziej przygotowani, ale gdyby ludzie w pierwszej edycji nie przyszli z tym niesamowitym ładunkiem energii, chęci i z tym zarażaniem innych milionów ludzi, to by nie było kolejnych edycji i każda następna edycja miała takie osobowości, która przyciągała kolejne setki, tysiące dzieciaków do tego, żeby tańczyć, do tego, żeby oglądać ich zmagania. Każda była wyjątkowa. Właśnie w dzisiejszej edycji w jury zasiadają osoby, które ten program albo wygrały, albo gdzieś były zauważone, tak jak Ida, ale gdzieś odpadły w przedbiegach i to jest chyba też bardzo fajne w tym wszystkim, że dzisiaj siedzą w tej samej ławie z tymi, którzy ich oceniali. To trzeba się Idy pytać i Maćka. Ja byłem bardzo zszokowany pierwszymi odcinkami, kiedy okazało się, że Maciek jest kompletnie taki surowy i bezwzględny w stosunku do uczestników. Bo ja sobie zawsze wyobrażałem, że gdybym ja był uczestnikiem takiego programu i nagle by mi ktoś zaproponował, żeby oceniać innych, to ja bym był najbardziej wyrozumiały, bym dokładnie wiedział, jaka to jest ciężka praca, a on bezlitośnie ich karcił. Ida była do rany przy łóż, nadal się czuła trochę, jakby była na scenie, w pełni wyrozumiała dla nich, a jednak umiała się odnaleźć w tej roli jurora, który rozumie, ale również oczekuje. Maciek był katem, który tylko oczekiwał, tak jakby zapomniał, że niedawno stał po drugiej stronie. Więc tu mnie wkurzał, no ale trudno, no tak też bywa. A jak ty się teraz czujesz, bo swego czasu przerwałeś karierę taneczną przez problemy z kręgosłupem, przez problemy zdrowotne? No ja się świetnie czuję, bo skończył się taniec, a rozpoczął się świat mody. Kariera, Prada, te duże marki, zabijałem się o to, żeby ich reklamować, więc odnalazłem swoją nową ścieżkę. Nie, tak naprawdę życie jest takie, że przynosi nam różne niespodzianki i na początku jesteśmy źli, ale otworzyły się inne furtki, robię inne rzeczy. Zacząłem mieć czas na to, żeby interesować się rzeczami, które gdzieś siedziały z tyłu głowy, ale nigdy nie było na to czasu. Znalazłem czas na to, żeby studiować kierunki filozofii w międzyczasie, na które też nie miałem czasu. Więc wszystko się dzieje z jakiegoś powodu. Ja nie narzekam. Joanna Krupa jakiś czas temu podczas rozmowy ze mną powiedziała, że podziwia ciebie jako jednego z celebrytów, dlatego że udzielasz się charytatywnie na rzecz zwierząt. No, udzielam się, ale nie dlatego, że ja dużo wcześniej się udzielałem, jak jeszcze pracowałem w teatrze, jak już zacząłem pracować i zarabiać pieniądze. Na początku one były, no, że tak powiem, symboliczne, ale zawsze znajdowałem kilkadziesiąt złotych, żeby na różne cele regularnie wpłacać te pieniądze. Wydaje mi się, że to jest ważne, że nie możemy tylko brać od życia, ale trzeba też dawać. A zwłaszcza jeżeli mówimy o istotach, które same o siebie nie są w stanie zadbać, więc ktoś musi. I dlaczego to mam nie być ja, a oczekiwać, że inni to zrobią? No bo drugi lubi i zwierzaki, i dzieciaki, więc trzeba pomagać. A czy lubisz Joannę Krupę i jeżeli tak, to za co ją cenisz? Nie znoszę Joanny Krupy za to, że jest cudowną osobą, miłą, ciepłą, z poczuciem humoru i z dużym dystansem, dlatego jej nie znoszę.